Cześć, z tej strony Weronika z Centrum Psychoterapii Promena. W dzisiejszym odcinku Promenowych Psychogadek porozmawiamy o pozytywnym myśleniu oraz o tym, czy ono działa pozytywnie, czy też nie. Zapraszam. Myślę, że pozytywne myślenie jest bardzo ważnym aspektem i wokół niego narosło też bardzo dużo i jakichś różnych mitów i tego, co sobie myślimy na ten temat. Są osoby, które uważają, że pozytywne myślenie to jest tak naprawdę takie myślenie, życie w jakiejś bańce, w jakiejś iluzji, tworzenie sobie rzeczywistości, której nie ma. Są z kolei osoby, które uważają, że pozytywne myślenie to jest najważniejsza rzecz w życiu i trzeba się tego trzymać. Mnie to zastanowiło, bo tak się, jak myślałam o kolejnym odcinku, zastanowiło mnie to w kontekście niektórych pacjentów, którzy mają takie poczucie, że wtedy, kiedy nie myślą pozytywnie, w sensie kiedy mają jakieś sytuacje w życiu czy odczucia, które nie są pozytywne, to tak jakby było coś z nimi nie tak, że na przykład się smucą, czy boją, czy mają innego rodzaju sytuacje i swoje własne odczucia dotyczące tych sytuacji, które trudno nazwać jakimś takim byciem pozytywną osobą. I w związku z tym myślę, że ważne jest, żeby poruszyć ten temat, bo ma on dwie swoje odsłony. Jedna z nich jest bardzo korzystna, a druga jest bardzo niekorzystna i chciałam Wam o tym dzisiaj opowiedzieć. Jeżeli my do pozytywnego myślenia podchodzimy w taki sposób, że niejako zakłamujemy rzeczywistość i staramy się sobie pokazać, że tak naprawdę to, co nas dotyka, to nas nie dotyka. Trochę tak, jak mówimy czasami małym dzieciom, nie? Że dziecko się przewróci, a my mówimy, nic się nie stało, do wesela się zagoi. Jest to prawda, że się do wesela zagoi najczęściej, natomiast w danym momencie to nie jest tak, że nic się nie stało, bo to jest bolesne, bo to jest zaskakujące to, że dziecko się wywróciło. I to jest fakt, to jest prawda, że tak jest. I my czasami robimy coś takiego sobie i na przykład mówimy sobie, nie, mnie to nie przejmuje, ja tym się nie martwię, chociaż tak naprawdę się tym martwię, bo inna jest sprawa, jeżeli faktycznie się tym nie martwię, nie? Albo na przykład mówimy sobie, nie, to mnie nie smuci, albo nie złości. Tak nie jest. Chociaż tak naprawdę w środku dokładnie tak jest, że czujemy, że nas to złości, albo smuci, albo cokolwiek innego nam robi. Albo na przykład mówimy sobie o swoim związku, że on jest super, chociaż tak naprawdę czujemy, że tak nie jest. I tak dalej, i tak dalej. Czyli pozytywne myślenie, które polega na zakłamywaniu rzeczywistości i na niedopuszczaniu do siebie uczuć, które trudno nazwać pozytywnymi, w takim sensie, że one nie są takie radosne, jest bardzo niebezpieczną pułapką, dlatego że tak nawet powstają teraz takie grafiki dotyczące depresji. Gdzieś spotkałam się z tym, że depresja jest najbardziej uśmiechniętą chorobą świata. Czyli, że po prostu możemy uśmiechać się i może być wszystko w porządku, aż do momentu, kiedy nagle okazuje się, że na przykład odbieramy sobie życie, albo dzieje się coś innego, albo zalegamy w łóżku i po prostu nie jesteśmy w stanie funkcjonować dalej. Albo na przykład doświadczamy bardzo silnych lęków, których nie rozumiemy, nie wiemy skąd się biorą. Albo na przykład somatycznie odbija się to na nas. Czyli nasze ciało niejako rozwiązuje za nas te konflikty emocjonalne, których my nie chcemy albo nie możemy z różnych przyczyn dopuścić do siebie. Albo trwamy w takim stanie zamrożenia, w takim stanie trochę odcięcia od własnych emocji, po to, żeby nie... Już boimy się takiego przeciążenia, gdybyśmy mieli doświadczyć tego, co się dzieje.
I jeżeli mamy takie poczucie, że my musimy być tymi pozytywnymi osobami, że to, że ja się czymś przejmuję, albo to, że ja się czymś martwię, albo i tak dalej, tworzy, powoduje, że my nie jesteśmy pozytywni, a musimy tacy być i próbujemy na siłę gdzieś słabsić w sobie to, co jest, no to, czego doświadczamy tak naprawdę, no to z tego się tworzy taka iluzja, taka trochę, tak mi się to kojarzy, jakby, próbuję znaleźć jakieś cenzuralne słowo, ale jakby wypróżniać się na różowo, może w ten sposób powiem to ładnie, nie? Że tworzy się taka iluzja, jakby po prostu no, w życiu nie było nic nieprzyjemnego. Wszystko jest cudowne, wszystko jest piękne, w zasadzie wszyscy się kochamy i po prostu tylko produkujemy miłość i w zasadzie jest cudownie. I wiadomo, że tak nie jest. I to jest taka właśnie sztuczna chmura, takie no takie właśnie wypróżnianie się na różowo, powiedzmy. Jeżeli my mamy taką, bo to zobaczcie, że to jest jakaś forma blokady wewnętrznej, że my czujemy, że my nie możemy być jacyś, że musimy mieć tylko ten jeden sposób funkcjonowania. Co oczywiście, że odcina i jeszcze bardziej usuwa jakby w tą ciemną naszą stronę, w tą stronę cienia, no nasze te rzeczy, których my nie akceptujemy, nie chcemy. No ale skoro my się odcinamy od tego i odsuwamy to coraz bardziej, to tam w tym cieniu rośnie i nas przeraża i się, my nie rozumiemy tego, co się z nami dzieje, dlatego właśnie, że nie mamy kontaktu z tą częścią siebie. Nie wiemy, co się z nami dzieje tam właśnie. I czasami doświadczamy tego właśnie w tych formach, o których przed chwilą mówiłam. Czasami czy to w formie lęku, czy depresji. Ale zobaczcie, że to za każdym razem jest coś takiego, że my nie rozumiemy sami siebie, nie wiemy, kim jesteśmy, nie wiemy, co się z nami dzieje. Czy w związku z tym powiedziałabym, że należy myśleć tylko tak twardo, realistycznie i albo negatywnie, żeby po prostu te części siebie mieć cały czas na przed oczami? Myślę, że to też nie jest rozwiązanie. I moim zdaniem, tak jak ja rozumiem pozytywne myślenie, takie, które powoduje, takie, które jest właśnie zasobem, które powoduje, przynosi korzyści, to pozytywne myślenie nie polega na tym, żeby, nie wiem, właśnie coś śmierdzi za oknem, a ja mówię, o, róże pachną, czyli że zakłamuję rzeczywistość, tylko że mam w sobie taką, bym nazwała to taką formą nadziei. Mam w sobie taką nadzieję, czy wiarę w to, że niezależnie od tego, jaka jest sytuacja, to ja będę w stanie znaleźć takie rozwiązanie i taki sposób na odnalezienie się w tej sytuacji, czy poradzenie sobie z nią, że wszystko będzie dobrze, tak koniec końców. Czyli, że to nie o to chodzi, żeby każdą rzecz uważać za pozytywną, aczkolwiek możemy znajdować dobre rzeczy w różnych sytuacjach, w różnych aspektach i to też jest zasób, bo zobaczcie, że jeżeli my jesteśmy w stanie dostrzec i tutaj też jest pułapka, nie chodzi tylko o to, żeby zobaczyć tylko dobre rzeczy. Jeżeli my jesteśmy w stanie łączyć no, tą dwoistość tak naprawdę natury, czyli to, że każda rzecz ma swoje i jasne strony, i ciemne strony. Jeżeli jesteśmy w stanie widzieć i jedno, i drugie, w każdej sytuacji, no to raczej świadczy o naszym zdrowiu psychicznym. A wtedy, kiedy my jesteśmy w stanie tylko, musimy tak jakby rzeczywistość przepoławiać, czy rozdzielać od siebie tą stronę jasną i ciemną, bo nie jesteśmy w stanie wytrzymać tego wewnętrznie, tej rozdzielności, tego napięcia pomiędzy tymi dwiema częściami, no to wtedy właśnie mówimy, w psychologii na przykład nazywamy to rozszczepieniem, czyli że musimy włożyć energię psychiczną w to, żeby rozdzielić te dwa obrazy. Problem jest wtedy, że wtedy taki, że funkcjonujemy w skrajnościach. O tym, że jak funkcjonujemy w skrajnościach, już nagrywałam odcinek, także z pewnością wiecie, o czym, nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale z pewnością możecie
możecie sprawdzić, o co chodzi z tymi skrajnościami i dlaczego. To powoduje no, skutki, których najczęściej nie chcemy, nie lubimy i są nam tak naprawdę niekorzystnie na nas wpływają. No więc zdrowie psychiczne i pozytywne myślenie w takim rozumieniu korzystnym, w takim rozumieniu, o którym ja myślę, to zobaczcie, że jest możliwe, żeby dostrzec w każdej sytuacji coś pozytywnego. Nie musi być tak, że tylko są pozytywne rzeczy. Coś pozytywnego. Że albo jakąś pozytywną rzecz, którą ja mogę wyciągnąć dla siebie z danej sytuacji, czy z danego odczucia, czy z tego, co mnie spotyka. Czy z danej osoby, która gdzieś stanęła na mojej drodze, a na przykład jest, no, ma swoje plusy i minusy, jak wszystko. I zawsze możemy znaleźć coś, co jest też dobre z tego, że nam się to, dokładnie to, co się zadziało, przytrafiło. I dla mnie to jest pozytywne myślenie. Nie to, żeby mówić nieprawdę w takim sensie, żeby starać się zakłamywać rzeczywistość tak, żeby można było powiedzieć, że jestem pozytywną osobą, bo ja nigdy nie mówię nic negatywnego. No nie, jeżeli tak jest, to znaczy tylko, że zakłamujesz tak naprawdę rzeczywistość, no bo rzeczywistość jest taka, że są i dobre, i złe rzeczy. I oczywiście, że możemy skupiać bardziej uwagę na tych rzeczach, które są dobre i to jest z reguły korzystne. Natomiast jeżeli my mamy taką ogromną potrzebę niewidzenia tego też, co jest na przykład złe czy niekomfortowe, to zobaczcie, że jeżeli my tego nie będziemy widzieć, to tak samo nie będziemy umieli stawiać granic, bo nie będziemy wiedzieć, gdzie one przebiegają. Będziemy mieć zaburzone nasze mechanizmy, takie alarmujące nas, że coś jest nie tak. No bo te wszystkie odczucia, które my nazywamy tymi negatywnymi, one dają nam to, że nas informują o tym, że coś się dzieje. Że coś się dzieje, na przykład ktoś przekracza nasze granice, albo coś tracimy, albo musimy na coś uważać. Te wszystkie rzeczy są niezbędne do tego, żeby dobrze funkcjonować w świecie. Oczywiście też nie o to chodzi, żeby tylko się na tym skupiać, żeby skupiać się tylko na przykład na tym, co może nam zagrażać. No bo wtedy może być tak, że będziemy się bali podjąć jakiekolwiek działanie. Że tutaj warto szukać równowagi, być może bardziej nawet w tym kierunku takim dobrym, nie? Czyli że więcej jest rzeczy, które są dobre. Oczywiście nie w każdej sytuacji, bo są też sytuacje, które są, w których więcej rzeczy jest złych i wtedy, gdybyśmy tego nie wiedzieli, że tych złych rzeczy jest więcej, no to zobaczcie, jak trudno byłoby nam podjąć decyzję o tym, żeby na przykład z takiej sytuacji się wymiksować, żeby w niej nie uczestniczyć w miarę możliwości, żeby na tyle jakby zmienić coś w swoim życiu, żeby taka sytuacja nas nie dotykała. I wtedy, kiedy my nie pozwalamy sobie na odczuwanie tego, co jest złe, no to nie mamy jak się jakby odciąć czy wymiksować z takiej sytuacji, dlatego że my możemy nawet nie być pewni, czy my dobrze czujemy, jeżeli mamy takie długie doświadczenie za sobą takiego zakłamywania tego takiego radaru wewnętrznego. No więc wracając jeszcze do tego korzystnego, pozytywnego myślenia. Ono polega na tym, żeby zauważać, nawet w tych sytuacjach, które są trudne, zauważać dobre strony tej sytuacji, chociażby polegające na tym, że wyciągam jakąś naukę, że wyciągam jakąś lekcję z tego, co się wydarzyło. Oraz na tym polega pozytywne myślenie, że ja mam przekonanie o sobie, że sobie dam radę. Mam taką nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Że niezależnie od tego, jak się poukłada życie, czy ta sytuacja, czy tak jak teraz, nie wiem, jakieś tam polityczne sprawy, czy gospodarcze sprawy, którymi wielu z nas się gdzieś martwi, że niezależnie od tego, jak to się poukłada, to że koniec końców ja wierzę w swoje możliwości tego, że sobie poradzę. Jeszcze nie wiem, z czym się zmierzę, jeszcze nawet nie wiem, jak sobie poradzę, ale że mam takie wewnętrzne przekonanie na temat siebie, że sobie poradzę, czy to znajdę
kogoś, kto mi w tym pomoże, czy znajdę jakiś sposób, czy się nauczę czegoś. W każdym razie, że mam taką wiarę, taką nadzieję w tym, że sobie poradzę, że znajdę sposób, żeby z korzyścią dla siebie, te korzyści oczywiście też mogą być różne, z daną sytuacją sobie dać radę. I druga rzecz, że mam taką nadzieję, że nawet te rzeczy, które trudne się dzieją, że mogą dać mi coś dobrego. Że niezależnie od tego, jak będzie, to że ja w jakiś sposób będzie to dobre też dla mnie. I wtedy, kiedy ja mam taką nadzieję, czyli oczywiście, że to nie jest pewność, natomiast pomimo, że tej pewności nie ma, to tego typu pozytywne myślenie bardzo znacząco wpływa na jakość życia w bardzo dobry sposób. W taki sposób, że pomimo, że nie wszystko właśnie jest pozytywne w życiu i pomimo, że też popełniamy błędy, to jednak zobaczcie, że tego typu pozytywne myślenie zachęca nas do tego, żeby właśnie podejmować różnego rodzaju wyzwania, żeby próbować bez strachu, nie o to chodzi, że nie będzie zupełnie strachu, ale że pomimo strachu, że coś nie wyjdzie, dlatego, że wtedy, kiedy my jesteśmy tylko skupieni, że ma być tak czysto pozytywnie, to możemy mieć w sobie dużo obaw co do podejmowania różnych wyzwań, właśnie z tego względu, że jeżeli coś nie wyjdzie, no to musimy wtedy dotknąć tego kawałka, którego tak bardzo unikamy, czyli tego nieprzyjemnego, takiego powiedzmy niefajnego, naszego cienia, naszych wad, tego, że jesteśmy może w jakiejś takiej sferze niekomfortowej dla siebie. Natomiast kiedy my patrzymy w miarę tak realnie na życie, ale właśnie z taką perspektywą nadziei, wiary w siebie, w życie i widzimy różne strony, również te dobre strony wydarzeń, osób, no to mamy większą chęć do tego właśnie, żeby podejmować wyzwania, to już mówiłam. Ale też tak naprawdę nasz układ odpornościowy funkcjonuje dużo lepiej, dlatego że nie wydziela się tak dużo hormonów stresu w nas. W ogóle nasze ciało funkcjonuje dużo lepiej, hormony i wszystkie wewnętrzne procesy działają lepiej, dlatego że nasza psychika nie powoduje takiego stresu, bo zobaczcie, że zarówno wtedy, kiedy my myślimy bardzo negatywnie, czyli że myślimy, że coś się stanie strasznego i właśnie sobie nie poradzimy i będzie generalnie katastrofa życiowa, no to wtedy jesteśmy pod wpływem stałego, dużego stresu i zarówno układ nerwowy, jak i wszystkie procesy fizjologiczne w ciele dostosowują się właśnie do tego. A to są warunki, które nie są korzystne dla naszego zdrowia. Ale też wtedy, kiedy my odcinamy tą negatywną część, czyli mamy tylko takie, że tylko widzimy tą dobrą stronę, ale nie widzimy tego, co jest złe i bardzo odsuwamy się od tego, to też powoduje napięcia, bo dzięki temu, żeby móc w taki sposób się odciąć, to musimy oddzielić część siebie, czyli tworzymy sobie blokady też w ciele, które powodują, że możemy tam utrzymywać te jakby lęki, złości, wszystko to, czego w sobie nie chcemy, w pewnym sensie z dala od takiego bieżącego odczuwania tego. No ale to też tworzy stres i też tworzy niekorzystne warunki dla naszego organizmu. Także pozytywne myślenie to, co jeszcze nam daje, w tym rozumieniu takim, o którym mówię, korzystnym, daje nam możliwość bycia sobą. I tutaj może to trochę rozwinę, bo oczywiście możliwość bycia sobą mamy zawsze, natomiast tego typu pozytywne myślenie daje nam większą łatwość w tym, żeby właśnie nie chować się za różnymi fasadami, które tworzymy dla siebie, dlatego że rozumiemy wtedy, że jakby niezależnie od tego, co się dzieje, co się wydarzy, czy na przykład się wygłupię, czy się zbłaźnię, czy na przykład zrobię coś nie tak, jak trzeba, albo zrobię coś super,
to niezależnie od tego, ja zobaczę, że w pozytywnym myśleniu możemy wyciągnąć taki wniosek, że i tak z tego będzie coś dobrego dla mnie i tak ja znajdę sposób, żeby sobie z tym poradzić. Czyli nawet jeżeli, oczywiście, bo tutaj bym chciała też bardzo mocno podkreślić, że jakby taki pozytywny stosunek do życia, do siebie, do świata nie oznacza, że my nie przeżywamy złości, smutku, wstydu, takiego zaniepokojenia, lęku, strachu i całej gamy uczuć, które oczywiście, że są i bolesne, i nieprzyjemne, i to nie o to chodzi, żeby tego nie przeżywać. Chodzi o to, żeby też móc korzystać z tych uczuć, z których dobre strony też zawsze można znaleźć, nie? Ja o tym mówię teraz w takiej serii filmów dotyczących właśnie emocji, po co nam one i czego dotyczą, jakie korzyści też możemy mieć z odczuwania emocji. A jeżeli byście byli zainteresowani takim pogłębionym spojrzeniem na swoje emocje, to zapraszam Was na wyjazd, który będziemy realizować w lipcu tego roku. Szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu. Wracając do korzyści płynących z pozytywnego myślenia, rozumianego jako funkcję takiej nadziei, to zobaczcie, że o ile łatwiej nam jest wtedy też radzić sobie właśnie ze swoją ciemną stroną, ale też z takim perfekcjonizmem. Zobaczcie, jak wielu z nas ma niesamowicie wygórowane wymagania dotyczące siebie, dotyczące tego, jacy powinni być, jak powinni wyglądać. I mamy takie przekonanie, że dopóki my tacy nie będziemy, no to nie będziemy akceptowalni. Nie będziemy mogli być zaakceptowani przez innych ludzi, czy przez bliskie sobie osoby. Nie będziemy mogli być kochani przez tych ludzi, no bo jeszcze nie jesteśmy na tyle jacyś tacy super. I pozytywne myślenie w takim rozumieniu pomaga nam radzić sobie z tym perfekcjonizmem, który tak naprawdę bardzo dużą szkodę nam robi. Pozytywne myślenie pomaga nam w tym, żeby spojrzeć na siebie w sposób prawdziwy i znaleźć też to, co możemy zmienić, jak możemy to zmienić, przy jednoczesnym spojrzeniu na siebie z takim przychylnym okiem. Ciekawa jestem, co Wy myślicie na temat pozytywnego myślenia. Czy zdarzało Wam się stosować tą pierwszą formę, czy raczej tą drugą? I jak one się Wam sprawdzają? Co Wy myślicie na temat pozytywnego myślenia? Bo ja mam wrażenie, że teraz bardzo dużo się mówi o pozytywnym myśleniu, nie zawsze w takim dobrym kontekście. Że czasami wydaje się tak, jakby nie można było powiedzieć tego, co naprawdę czujemy i myślimy, bo inaczej zostaniemy posądzeni o jakieś takie bycie właśnie niepozytywnym. A dajcie znać, co na ten temat myślicie, a na dzisiaj ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.